Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy Fortnite'a. Ja już kliknąłem graj, żeby nam ta gra się włączała i zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. Mam nadzieję, że zdobędziemy jakieś fajne górne miejsce w tej setce. No, na królewskie zwycięstwo jakoś nie liczę, nie czuję się dzisiaj w formie, powiem wam szczerze, chociaż to różnie bywa, no ale zagrać sobie zagramy, odstresujemy się trochę. Mam nadzieję, że to odstresowanie nam wyjdzie, no w sumie czemu miałoby nie wyjść, tak? Musiałoby naprawdę coś tutaj ewidentnie nam nie wyjść, nie przypasować, tak? Zobaczmy sobie mapę. No to słuchajcie, weźmiemy sobie tutaj znowu. Jak już nam tak, co prawda od drugiej strony, ale jak nam tak przypasiło. A patrzcie, tu jeszcze jest takie drzewo i tu, nie? Może by trzeba zmienić miejsce tej sadzonki po prostu sobie. Przecież gdzie my to ostatnio daliśmy? Czy najdłuższą podróż nagrywałem teraz? Nie. Oczywiście zachęcam do oglądania Dreamfalla najdłuższej podróży. Jest oczywiście na kanale. Myślę, że sadzonka... A, teraz ją zobaczymy. Jest tutaj, jest. Dobrze, bo zwątpiłem, autentycznie zwątpiłem, czy ona na pewno jest w tym miejscu, ta nasza sadzonka, no ale jest. No to sobie ją zgarniemy. Zobaczymy, jakie ona tam nam plony da. I skaczemy. Biorę jak nic. Bez spiny. Dobra, i lecimy. Dobra, mamy jakąś broń. Kiepską, bo kiepską. Ale przynajmniej mamy i broń, i strzelbę. Gdzie jesteś, bandyto? Wrac sobie, zadbamy o naszą sadzonkę, da nam coś dobrego. Coś daje, ale rzadkie tylko. O nie! Aj! Było blisko. A zostaliśmy pomszczeni, tak? No to ci fopa, 84 miejsce. Jednak mówiłem, że coś ta forma nie ta. Dzisiaj nie czuję po prostu. Ale spróbujemy, skupię się teraz jeszcze bardziej. Zobaczymy, chciałem powiedzieć, że spróbujemy jednak tą sadzonkę, bo ona faktycznie daje fajną przewagę, a gdzieś tam czuję, że się ta przewaga mi się może przydać. Ale zobaczymy, jak tutaj autobus poleci. No szczególnie, że faktycznie ten pierwszy możemy potraktować jako typową rozgrzewkę tylko, no bo tutaj daleko nie zaszliśmy, chociaż wcale nie było tak źle, bo faktycznie jeszcze raz byśmy porządnie strzelili, może niepotrzebnie zamieniałem na strzelbę i myślę, żebyśmy zdobyli tą likwidację. A wiecie co, ja i tak spróbuję, bo w sumie tu zaczniemy lecieć, spróbuję tutaj dolecieć do tej naszej sadzonki. Coś po prostu mi mówi, żeby tam właśnie zacząć. Powiem wam szczerze, że dalej bardzo lubię grać w Fortnite, bo dalej mnie odstresowuje, ale naprawdę wkręciłem się. Mimo, że już grałem kiedyś w Dreamfall The Longest Journey, ale naprawdę się bardzo w niego wkręciłem, więc serdecznie naprawdę zapraszam. Oj, naprawdę. Bo to jest naprawdę opowieść tak naszpikowana, tak?
fajną Zmierzają bez fabułą. spiny, nie odbudują wykrzywionych wież bez twojej pomocy. Znaczy, moglibyśmy, mamy 8 bilionów sztabek, ale chcemy kupić więcej prywatnych chop. Dołącz do zabawy, pomóż nam to nagłośnić, albo zagłosuj na ulubiony projekt odnowienia wykrzywionych. A jeśli chcesz dać nam więcej sztabek, mamy polisę z twoim nazwiskiem i nic nie możesz na to poradzić. Czy ja dobrze zaznaczyłem? Dobrze zaznaczyłem. Zwątpiłem. Tak to z daleka inaczej mi wyglądało. Słuchajcie, patrzcie na moją mega dziwną minę, ale przecież... To tak nie wyglądało przecież, mam nagrane, nie? No dobra. Skoro takie zamianki się będziemy bawić, no to grajmy, ale mnie zaskoczyła ta gra. Albo już ja mam jakąś pomroczność jasną, słuchajcie. Jedno z dwóch. Oczywiście się pomyliłem, zapomniałem, że pod dwójką nie mam aktualnie strzelby, ale udało się, mamy pierwszą likwidację. I mamy też drugą likwidację, dobrze, nie jest źle. Tutaj sobie weźmiemy. Leczmy się, chociaż tam jakiś bandyta szedł, prawda? Pytanie, czy on nas widział? Czy tylko my go? Wypijmy osłonkę. Albo dzisiaj przywidzenie, bo ja już sobie nie ufam, słuchajcie. Rozejrzyjmy się za jakąś strzelbą porządną. Albo chociaż średnią. O. O, ty mi tu dyskotekę robisz? Dobra, mamy trzecią likwidację. Gdzie on tam się chowa? Dobra, słuchajcie, czwarta likwidacja. Wróciłem do formy po tym pierwszym. Nie wypalę. O nie. Dobra, udało się.
tam tutaj ta nasza sadzonka. Chcę się rozejrzeć, czy jest coś ciekawego, wartego uwagi. No nie bardzo. Nie bardzo, więc działamy dalej. Wbijemy sobie małe osłonki. Ale tu bardzo dużo przeciwników, co nie? O nie! Dwóch na jednego, banda łysego, słuchajcie! Dobra, jednego nie ma. Jeszcze został drugi. Pytanie, uciekł, nie uciekł, schował się gdzieś? Mam nadzieję, że gdzieś tam się schował. Okej, no powiem, że... Wow! Ale w topa, ja tu na całego strzelam, ale gdzie... A tak czułem, że coś dzisiaj rozkojarzony jest. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, przynajmniej jest trochę inaczej, trochę weselej. Bo musimy uciekać przed burzą. Bo nie zauważyłem. 6 likwidacji, słuchajcie, ale burza! Trochę nas tutaj sieknie ta burza, ale mam nadzieję, że ucieknę. Na tyle, że uda nam się uciec jej. Przydałaby się jakieś auto. Auto by się przydało, słuchajcie. Może tutaj jest jakieś. Chociaż jedno konne może być. Dobra, grunt, że jeździ. Zawsze to trochę szybciej niż pieszo. No, przeżyliśmy. To najważniejsze. Spróbujmy tu jakoś szybko się podleczyć. Jest stacja benzynowa, więc na pewno coś tutaj znajdziemy ciekawego. Amunicja, fajnie. O, jedzonko. A co tam? Tutaj poleciała? Tak właśnie patrzę, gdzie się to przez... No to wygląda. Bardzo dziwnie to poleciało. Dobra, zaraz będzie trzeba znowu uciekać przed burzą. Ale zanim to jeszcze zrobimy, to ja tutaj spróbuję ten zrzut zdobyć. Proszę, ktoś postanowił również spróbować zdobyć zrzut i ucieka. Dziwne. Spróbujemy pojechać. Oho! Wow! Okazała się zbyt dobra. O, to też miała faktycznie również dobrą broń. No dobrze, słuchajcie, wiecie co powiem, że było to dziwne. Bo faktycznie gdzieś tam na początku nam nie poszło bardzo nieciekawie, a potem naprawdę nam szło bardzo dobrze. 6 likwidacji, chociaż zagapiłem się oczywiście.
jak taka totalna gapa i trzeba uciekać przed burzą, ale udało nam się uciec. 6 likwidacji, 26 miejsce. Myślę, że nie jest to złe miejsce. Ja się odstresowałem, zrelaksowałem. Mam nadzieję, że wy również, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak właśnie było, to ja serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem. Jakiś komentarz pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Fortnite'a z najdłuższej podróży ze Zdrapek Lotto. Cześć!